Dobry, z tej strony Mike Lindo. Tak, otwórz bramę. Biegnę otworzyć bramę. A jest otwarta. A jest otwarta. Niemożliwe, u sąsiada otwarta brama, coś tu jest niehalo. Tutaj, tutaj zapraszam, tutaj, tutaj. No wiem, do tyłu. Miejsca człowieku nie ma. Co wy tu zrobiliście? O, tu za bagno. Ale tu masz... No ja bardzo mocno próbuję przyczepę podłączyć. Artysta nie wiem, co tam kombinuje. Oj, oj, oj. Dobrze. Czekaj, ty masz u mnie tego? Mam. To najpewniej mieć. Co? Do przodu. O, jest, dobra. Już. Wałeś jak jest? Jest. Dobrze, gdzie mam jechać? 1-7-1. Dobrze. A to asfaltę trzeba, bo to Fento. My lecimy na nowe nabytki, ale niestety tylko pożyczone, czyli prasa. Ja nie skomentuję, co było z tym słonecznikiem, także no, nie nagrywałem słonecznika, bo to no, Michael widzi, co tam się działo. I kupiłem przyczepę do... Tak. No, do... Jak wiecie, jak wyszedłem z minusa, to polecam poprzedni odcinek oglądać. Także no i lecimy na pole. Znaczy w sumie jeszcze jestem na minusie, ale no już... No, chyba. Oj, te oponki, ja pierdolę. O, i praca John Deere'em w końcu będzie. No. Robiona. Dobra, jak tu jechać? No to... A ja wreszcie wziąłem mojego Fenda. Brzmi jak plan, brzmi jak plan. Bo Fendzie mam mniej godziny niż dobrze. Ja jadę przyczepą bez podpiętych kabelków, bo do obciążnika nie mogę kabelków podpiąć. A do siewnika przyczepy podpiąć nie mogę, chociaż mam ten hak. Ja nie znikam. Ja tam nie wnikam. Po prostu mogłeś troszeczkę odjechać. Bo ja też tak miałem. O, dzięki. A kurwa. Chujku. Ej, dobra, bo ten John jest troszeczkę za duży na tą prasę. Ale no. No ale tam są góry. A. Zobacz, że tam jest góra. 80 koni. A mój John Deere ma 155, więc... No i dobrze. Powinno łatwo zbierać pieniądze. Powinno. Widzę, jedziesz. Ja też widzę, jak tam mam bardzo mocno jedziesz. To zbieraj, żeby z dwóch pokosów był jeden. Bo ja będę za tobą jechał od razu. Dobrze. O. No i no, będzie sprzedać prasy, bo pieniądze się z wszystkiego zdadzą. Więc ta. Lecimy. To by nie aż tak mocno. Ej, w sumie to wszystko zrypaliśmy, bo mogę mieć na usługi do ciebie. Tak, w sumie ja to zrypałem, przez ja mogę obciążnik na przyczepę wrzucić, ale debil to jest. I tego. I u ciebie pracować ten jęczmień, a ty za późno. No, nie wiedziałem, czy ty będziesz miał pracę, to na sieczkę zrobię. Ja też nie wiedziałem, że będę miał. Ja też nie wiem. Dobrze, i już. Więc te opony są kozak. No, taki kozak poprzecznie się zrobiłem na 3. Z 3. A ty zaczęłeś odcinek, czy nie? No, już dawno. Równo z tobą. Ty nawet nie wiedziałeś. Puść. A, no dobra. Dobra, czekaj to na chwilę. Ze dwóch. Tak na odcinku. Teraz łatwo. Łatwo. Tak, o. Ziom, ziom. Patrzą. Ni. Tak, co? No, tak. Dobrze, co tam artysta? Rozumiem. Ja też rozumiem, artysta, twój ból. W żyle. Rozumiem, kurwienie. Ja już mi przeszło. Dobra, bardzo mocno jestem. Czekaj. No, Michael bardzo mocno wrócił. Jo. Chłopcu sipmy wypożyczył, a jeszcze zostawiam jak on prasę weźmie. To są jakieś pojemniki. Co? Czekaj, podnieś pojemnik za sznurek do bel? Nie. Czekaj. No bardzo mocno musisz kupić sznurek i go załadować. No jasne, co jeszcze? No nie wiem, do wyboru do koloru masz. Różowy, fioletowy. Serio? Jest takie coś? Nie wiem. Weź artysta. No ale w Strong Harvest chyba są w tych prasach, nie?
z tych pras. Dobra, tu jakiś sznurek jest. A nie ma tam załaduj sznurek, coś takiego? Właśnie nie. A nie wiem, nie testowałem tej firmy, także nie wiem. No sznurek tam masz. To chodź tu, ach to mnie. Ale co? Tylko... jesteś bardzo mocno. Na, koło ciebie. Koło ciebie jesteśmy, na gospie. A może ten sznurek trzeba kupić? A tylko gdzie by był ten sznurek? W różny? W różnych nie ma. Nie, jesteś debilem. To ja nie wiem. No tam się zakłada chyba ten sznurek, czy co, nie wiem. Patrz, kur... No idiot. Tu jestem, chodź. On na dole stoi, a nie u góry. Ja coś w sklepie sprawdzę. No, ale to nic z tego nie ma. Mówisz? No. Aż ty to sam już nie wie. No chodź, idziesz tu? A może palety? To sznurek nie. Jest! Do bel. Ale to jest do tego, do Chroma. Do tej dużej. Jaki sznurek jest do kupienia? Ale jest tam zwykły lizard sznurek do bel. Gdzie? Jest! W tych paletach. Na końcu. Dwie sztuki, 80. $80. Czekaj, palety, gdzie są te? Ta, tylko kurwa, teraz będziesz musiał z tym biegnąć ze sklepu. Ale ja, sam sznurek do bel. Dobra, to kupię nawet. No, to fajnie. Nie, to się tepnę na sklep. To się na garaż. Escape, tako. Mówisz? No, a co? Kurde, no nie wiem jak to zgrabiać. Czy tak jak dorzucam, to będzie brała prasa, czy nie? Nie wiem. Czy to jakieś sznurki, nie sznurki? Chyba będzie brała prasa, by najpewniej na. No, Michael mnie wynajął do zgrabienia, a potem nie wiem, co będę robił w dalszej części. Będziesz kosił. Co, u ciebie? No. Dobrze. Twoim bizonem? Jak najbardziej. Bo mój już się zmęczył. Po słoneczniku. Mówi, po słoneczniku już ma dość. No dobra, ale co ja mam zrobić z tym? No załadować go jakoś. Ale jak? Gdzie? Do prasy. Do prasy. A jak? No nie wiem. No tam w prasie nie masz R albo coś takiego. Nie wiem. Idę zobaczyć, co tam robi. Czekaj. Podnieś pojemnik na sznurek? No, musisz go podnieść. Ale jak to nic nie ma takiego. Podnieś przedmiot. A ty jesteś na sklepie? Tak. Ale ty kupiłeś ten sznurek w ogóle? Jo, no niby jest, tu jest jakiś sznurek. No ale ty go nie kupiłeś. Kupiłem. Nie widzieliście tego jak coś. No nie, bo mnie tam nie było. Ale ja tu sznurka żadnego nie widzę. Ale... No Kasper chowacie za siebie. Okej. Czekaj. Zamknij pojemnik na siatki. No. Teraz? Ale to aha, ty masz na siatkę pojemnik, nie na... Już. Sznurek w flecie. Czekaj. To nie, że tam Rex stoi dalej. Wypożyczony. Warto jest wyjść. Jak to mam? Jebać. No ale on ci kasę zabiera, nie żeby zaś. Ale dobra. Nie, a tam. Nie, tam się nie wtrącam, nie mojego spokoju wyrąbane. Rozumiem. Rozumiem, że tu Michael już szczerze jechał, kurde, i już muszę dwa razy rzucać. O, jestem. Ne. To nie jest, że tam F11 było używane. Okej, bo ja już mam 10 minut odcinka, nic nie zrobiłem. A ja zrobiłem, dwa pokosy. Bardzo mnie to cieszy. Ciekawe, ile z tego belek będzie. Ile? O, jest, mam ten na F11, to mi pokaże, ile belek. A to na dole pokazuje przecież, ile masz belek. No, wiem. Rozumisz. Rozumisz. Cześć, kable są podłączone? Nie.
są. Teraz się zepną i sznurek mu nie działa. Nie denerwuj. Dobra, czekaj. Albo się śmiał, jakby to tak zadziałało. Artysta to już się do tego, do konia uśmiał. Co, prasuje? Prasuje. Prasuje, ja jadę. Ojoj, to ma 2 tony, belka. Nie, 3. No. A, bo nie mamy tego. To i tak dużo. Dobrze, rozumiem. Że chcesz? Bardzo mocno będzie tych baleczek tam. Tylko, że ciekawe, jak ty będziesz to wywalał te belki, jak one wszystkie rano się będą toczyć. No nie wiem, czy będą. No, to z górki na pewno. Na mnie powinęły. Dobra, to nie wiem. O, ja bardzo mocno jadę na 9-1 do was. Na 9-1? No jest, no. Obok nas. Ju. A to tam na dole chyba. No. Oczywiście. U, to idzie roboty. Jo. Nie no, belka stoi. Ale dobra, bo tu góry nie ma. No tam górki nie ma. A tam będzie. O nie, weź te pokosy. Te. Bo tych dwóch małych pokosów nie wezmę chyba. Znowu się wyjebałem no, bardzo mocno. No, bo ja tu robię. No, więc no, niestety. Co, jakie małe pokosy? No tutaj co są. Toczy się belka. Ale urwie. O kurda. Nie wiem, ja tam jadę prosto. O ten, no. No to... Tam toczy. Ale... Ja jak zapierdziałem tam do sąsiadów. No, to ciebie lecą ty. No, one chyba coś są ode mnie. No, że się zbierał później. No, już. Bardzo mocno. No. Artysta nic nie mówi, co tam ciekawego robi u siebie. No. Kontrakty. No. Teraz chłop Arab. Pieniądze Sara będzie miał. Nie robię kontraktów, tylko jadę do was. Po co? Z czym? Z kontraktem. Jadę do was. No, a do mnie mówili, że ja chyba chcę kasę. Z kontraktem? Nie. Po prostu przejechać się. Przejechać się. Przyczepę stawić od razu. To może wziąć tą przyczepę ze sklepu i nam ją tutaj przywieźć. O. Nie, że coś, ale jest na dole pola. A, to on już jest obok nas. A tu jest. Ten jaki zestaw to robił. No. Te belki, co... Wszystkie są na Kaspra Polo. Nie wszystkie. Dobra. A ta u góry stoi? Nie, toczy się. A jak artysta po weselu? Co ty daje? Cicho być. Dobra, artysta, no możesz przywieźć. Ej, Kasper. Kasper, widzisz to? Popatrz za siebie. No co, no widzę, że jedziesz. A ty ujechać nie możesz. Ile na godzinę? Nie. Bardzo mocno 8. Czekajcie, muszę... Ej, dobra. Nie wiem, czy to jest sens zgrabiać to, ale... Bo od zgrabiania jeszcze grubsze pokosy wychodzą. No, co ty robisz? Japi. O kur... Na 18? No kurna! Ja pierdyle. Nie wiem, ja to używam do tej akcji. Jakbyś nie ruszył, to bym nie zawalił. No tak, no to moja wina, że tam są drzewa. No na pewno. No twoja wina. Bo ja skręciłem przez ciebie, jak ty ruszyłeś. Dobra. Dobrze. Rozumiem. To jeszcze. Twój ból. A co ta ból? Co ta ból? Cebul? Cebol? Dobrze.
No ja. Taki zespół. No. Zespół artysty. Co? Dobra, tylko ja będę musiał czekać. A no to jutro ja sprzedam. Pierwszy dzień zimy. A nie dzisiaj. Bo patrz jaki. Patrz na słupki. Jaki jest. No. Co? Jest duże załamanie. Jest no. A to każdy pieniądz liczy. Trzeba mieć takie duże załamanie. No. Przecież masz szansę, wyjechałem. Jak się toczy za mną ta belka? Kurna. No, goni cię. A ty no. Jej nie. Oj! O, tam belka jest na asfalcie. Ale ty byś się chłopiem zawalił. No przecież ja nie widziałem to. Ale widziałeś jak on zawalił w nią? No. Nie widziałeś. No przecież ja jadę. Ale nie wiem, czy patrzyłeś jak Bartek zawalił tą belkę? No byłem tam, bo ja patrzę z... Ta, teraz betoniarista w nią zarąbię. Ja pierdyle. O dobra, stanęła. Obaliła się na czapę. Ale ja, betoniarista jak ją wyrąbał. Ale tamte samo odlepię ją walnął. No, ciulas. Ta. Opa, tu kolejna. Po skosie rybie. Na skróty. Ja, na skróty leć. Jak artysta. Z weselem. No. Tak było, nie kłamaj. Nie mogę, jak chłop w nią wycapał, nie? A mówię, coś mi tu nie pasuje. Co ten samochód tak głośno jedzie, nie? Ja patrzę, no. Na ten belkę na masce ma. Widzisz, Michael, robię zagrożenie w ruchu. No, a co? Tego belka ma 3 tony, nic takiego nie zrobi. Ten tam tej belki nawet nie poczuł, jak ją położył. To jest betardy bel... no, Antek właśnie. Ale nie Antek. No, dzień dobry, Antek jest. No betoniarnista, no to co? No, ale ten chłop co jechał. A. Bo to osobówka go walnęła tą belkę pierw, na tamten drugi pas. O to w sumie, jak chcesz, to możesz jechać na żniwa. A jak nie, ile to jest odcinek? 17. No, 17. To ja to skończę. Alt F1, nie. Alt F1, dobrze. Czekaj, jak jest skut wyłącz? Alt 1. A no, Alt 1. Poczułem. Srena. Ja, bo screena robię. Poczułem, wiesz? Na miniaturkę. Dobrze. Ale nie czy ją wstawię, bo no. Bo Michael Lindon, no. Naprawdę. Albo możesz zebrać te belki. Możesz przyjechać tutaj z przyczepą, bo jest na sklepie. Bo mam w odcinku 18 minut. I jak to skończę, to będę chyba kończył odcinek, ale... Albo jak to skończy, to po prostu się zamienimy robotą. Przez chwilę. O, tam było mój rzepak widać. Poprasujesz trochę? I no, 17 belek mam na razie. Dobrze, albo bardzo mocno. Bardzo mocno ta pałka jest wyłączona. Albo artyście? Chcesz kupić belki? Co, ja bardzo 92 jadę. A chcesz? Widzę to. Czy belki chcesz kupić? O, zium. Okay. No rozumiem. Ty, bo to u mnie jest bardzo mocno cały czas nagrywane. 29 minut. Ty, na sklepie jedna belka 4 tony kosztuje 650. Nie muszę iść tym razem do demokologa. No to artysta? Chcesz kupić? Jedna bela 200 zł. Chcę posić. Jak coś. Dobrze. Tak, chce ktoś kupić, to pisać. To pisać? No ja na pewno ci na minus się kupię, no. Mi niepotrzebne. No jeszcze nie. Mnie nie stać. Cię nie stać, no wcale. No ale to. Ale to jest no taki jakiś chyba pas IU tutaj jest, bo jest na bardzo dobry pom w jednym miejscu. Przez pół pola. No bardzo dobrze. No to co, artysta? Dobra, po znajomości 100 jedna belka. Albo, no 200 zł jedna belka.
To bez znajomości mówić. No. Nie no, 200 zł na belka, ale po znajomości 300. No bo ile słoma? To jest 81, ale to jest chyba za tonę. Za tonę. Nie, dobra, to walę cię, sprzedaję, będę miał więcej. O, walę cię. Albo... Ale masz 81 za tonę, to dostajesz mniej niż 200 za 2 tony. Ale ja mam 3 tony, belka. 200... O, to mówicie w pizu. To 300, 300 zł na belka. Jeb się. Dobrze. 250. Bo ja stracę. No, no dobra. Dobra. To dobra, 4 belki... Ale nie da się tyle dać. No to jak na przykład kupisz 4 belki, no to dajesz mi tysiaka. No. No. Nie mam tyle. Nie mam tyle. Aż idę zobaczyć saldo wasze. Skończyłem kontrakt bardzo mocno. Ten ma 6 tysięcy, ten ma 5. Ja ci powiem ile. A to ile ty chcesz tych belek? Artysta ma prawie 8 tysięcy. Co? No. Ja pierdzielę, masz zakaz kontraktów, gościu. No to ja idę na kontrakty, dobrze? Nie, ty tutaj przyjeżdżaj. No ja koszę sobie. A, ty sobie kosisz, dobrze. Ale to dobra, ale... Dobra. A ty, dobrze. Ty robisz kontrakt kolejny? Nie, ja skończyłem, ja odebrałem, a co? A, no to chodź tu. Przywieź mi przyczepę ze sklepu. Gdzie w dupie ja mam twoją przyczepę, nie mam podwykonawcy. No jak masz podwykonawcę, jak masz podwykonawcę? Dobrze, sąsiad, dobrze. No masz nie podwykonawcę, masz. Powiem ci, że twój bizon bardzo dobry jest. To jadę ci coś ukradł. O, ościu. To trochę tak. Ja tu widzę, ile mam belek. 25 belek mam. Ja to będę liczył. Czy ja powiedziałem, że belki? A co ty chcesz mi ukraść, goście? Przyczepę. Nie wiem. Nie wiem, co tam chłop będzie robił. No, przywieź mi tą przyczepę. 20 na godzinę, bizony. Ano. Ja będę bardzo mocno po kukurydzie. Dobra, ale... O! Zadusiłem chyba bizona, Majkla. No, no i super. Będzie remont bizona. Człowieku, tak w ziemię zarył, że aż go zatrzymało. Ty jesteś na tym sklepie? Nie. Gdzie ty jedziesz? Po kukurydzie sobie jeżdżę. Ja... Ale to nie kontrakt. No to co ty robisz? Troluję grę. Przyjechałem sobie pojeździć, bo fajnie, bo to fajna animacja jest. Fajna animacja. No to weź mi przyjeść tą przyczepę i możesz sobie jechać. Ale po co ci ta przyczepa? No. Żeby zabrać belki. Na sklepie jest. A po co ci ona? Ja. No żeby zabrać belki, no to ci mówię. A, no to czego nie mówisz tak od razu? No właśnie, Majfek. No to już mówię. Dobrze, rozumiem. No rozumiem. Kurde, 28 belek? Będzie więcej, 30... Dobra, pokuszę się, że będzie 40 belek. Nie, dobra, nie, 35. Nie wiem, ile tam zostało, ale... 3 pokosy. No, to 40 leziutko będzie. No, ale tam zasypane twoje i moje pole jest. No, ale tam nie wiem, ja... Jedna belka to jest na ulicy, Bosz. Ale ja nie mogę, jak ten chłop zarąbał w tą belkę. Ale pozbierać ci te fiuty, czy nie? No, jak chcesz, to możesz. Fiut. A za ile? Nie wiem, tak? Zobaczysz. Za dolary, dobrze. A ty, dobra, ty chcesz kupić ode mnie te belki, czy nie? Ale to czekaj, ile ty chcesz mi belek sprzedać? No to ile ty chcesz? Dobra, zbiornik pełny, także idę sam. Na tą chwilę mam 30 belek. No i tak 30 belek nie kupisz, no to... Bo ci nie stać. No. I ci na razie to nie potrzebne, ale to jest artysta. Zaraz mi może być stać. No dobra, no to co ty chcesz? Tak to może... Chcesz? Pamiętaj, że w sklepie jest jedna belka za 650. 4 tony. A ile chcesz? No, a ile ty chcesz kupić? Przecież mówię, to ile ty chcesz? Że 200. Ale za co?
Ale no. Ile ja chcę ci sprzedać? No to mówię, 300 za belkę. To jest o połowę mniej. Ale niż... ile bikostek chcesz sprzedać? Ja ci mogę sprzedać wszystkie. No rozumiesz. Tylko, tylko pytanie, ile ty chcesz? Rozumiesz. No, tylko to ile ty chcesz? Rozumiem. A ty przywieziesz mi tą przyczepę, czy nie? Co? Przywieziesz mi tą przyczepę? A... zapomniałem. Dobra, ale chyba nie dostanę odpowiedzi. Ja dopiero skończyłem jeździć po polu. Kurwa, belek. Co chcesz? No ile chcesz belek kupić? Ej, ale chuju, to mi będziesz musiał oddawać za 3 tony nawozu. Jak zresetuję na sklep. No to zostaw może. No. Ej, ty robisz kontrakt, gościu. Ciebie na polu ci zostawię. No to jest kontrakt. Jak robię kontrakt, jak sobie jeżdżę po polach? No teraz, no bo skończyłeś pewnie kontrakt. Dobrze, zobaczymy jakiś fajny kontrakt. Ja skończył kontrakt, bo miał 8 koła. Nie, miałem 6. No. Dobra, mam zakaz kontraktów już. To może, aż pójdę na kontrakcie. Bo zaraz kup weźmie ten kontrakt za 8 tysięcy. A nie ma. Jest. Gdzie? O, tu jest. A nie to pracowanie B. Nie, jest. Nie chcę mi się. KSP, a jego, tego kontraktu i tak się nie opłaca brać, bo za daleko trzeba jechać do sklepu. 217, gdzie jest 217? Na górze. Na górze. Dobrze. No przy twoich polach. Dobra, ja się chyba nie doczekam tej przyczepy. No chyba nie. No bardzo mocno już resetuję w Fiucie. To ty nie możesz resetować. Jak to zrobiłem? O. To... Czy ty masz dostęp do F11? Nie, tepną się na sklep po prostu. Ale na sklep. A, dobra, już myślałem. Masz dostęp do F11? Ale to jest człowiek, jak ja bym miał dostęp, to ja bym nie miał 9000, ale dobrze. No to wiesz co, by zrobił, jakbym miał dostęp do F11? Dobra, masz rację, będzie 40 belek, będzie ponad. Okradł bank. Ja życzę ci powodzenia z, no, żebyś te pojeździł z tą przyczepą, bo ona ma jeszcze 6 belek chyba. 8. Nie, to jest ta mała. No, czyli 8. Nie. Tak. No, mała ma 8. A to chuj, duża ma 12, chuj, ja się zrobię. Ale chodź, Kasper, zobacz, jak to wygląda kosmicznie. A. A ja będę chyba wasiał, no to... Jak koło właśnie? No bo ja jadę na kontrakt. A nie, no to aj, miałeś mi pomagać tutaj. No pomogłem ci. No tyle to tam. A weź. No i na koświęci sobie pełen zbiornik bizona. Jak ja ci przyczepę, no podwiozę, to ja bardzo mocno jadę do Kaspra kontrakt, na kontrakt. Ja pierdzielę, no wymujcie kontrakty, a ja... No walczy się. Kasper, kiedy mi pieniądze oddasz? Wcale. To ty chciałeś mu pomóc, a nie on tobie. No. On cię nie prosił, to ty go prosiłeś. No, my 400. Ja nie wiem, Kasper. No, przez pola jedzie chuj. Nie, przez drogę. Tak. Ja pierdolę, czego tu 8 kostek leży na drodze, a te chuje je w niewad. Ja pierdolę, kostka na dół spierdoliła. Jak to są belki, ale dobra. Na 99. To się tak zrobi, no. Będzie akcja szukanie. Jo! Albo ty byś widział, jak chłop wyrąbał w tą belkę. Artysta nie widział. Artysta nie widział. A Michael, ty widziałeś? No. Jak ten tą osobówką wyrąbał? Mhm. To był świr, co? No, bez kitu, chłop co przywalił to. Ale o... belki u Kaspra na polu leżą. Ale on normalnie sobie na ten, na maskę ją położył. Ale chodź sobie Kasper to zobacz, bo ja już zaczynam zbierać. Dobrze. Co się na... artysta zbiera. Ale mi nikt za to nie płaci, więc nie wiem czego to robię. No, bo jesteś dobry przeciek. No.
A i już, tak, jest pełno, to już jest pełno, to odczepiam. Ale no tak sam powiedziałeś, że nie masz co robić na to. Aha. Jak nie mam co robić? Mam kontrakt. Dobra, no możesz. O, dobra. Tu miedzą sobie przeskoczę. Sąsiadowo. Co tam się do? No jakiś sąsiad. Ej, dobra, to co, my przebijamy czas, nie? Co? Co? Do jutra. A co jest jutro? Zima. No. I znowu no, minus większy będzie. Bo kontrakt straca mam wzięty. To będę musiał na minusie. No, będę musiał zapłacać jeszcze. Zapłacać. No, zapłacać będę musiał. Będę na minusie. Nie, ty nie będziesz. Kilka stówek będę na minusie. Treksa oddać. Bo mnie znowu naciągnie chuj na kasę. Dobrze. Pół godziny wyszło tego prasowania. No. 44 belki. Będę miał 45. Dobra, ja już na wodzie. Jakie ja pole mam, człowieku? 227. A, to bardzo mocno tam muszę jechać. Ale co, nawożenie? No ja, bo to się najlepiej opłaca. Ja jeszcze dawkę na 74 ustawiłem najmniejsza. No co? To jest oszustwo, gościu. Ja mam na automatyczny. Chłop, co szykuje? No, mówiłem ci, że to jest Arab, a ty mi nie użyłeś. No jak mam dawkę na 144, o coś chodzi. Zmieniłem. O Boż. No, ja jeżdżę w poprzek, bo tak się najlepiej rozsiewa na nos na tym polu. Szkoda męczyć mojego Janusza. Jeżdżę, gdzie ty rozrzucasz? A, na 191. No. Ty też pewnie chciałeś na tym polu kiedyś. Nie, bo tam za tanio było. Tam za tanio było. 9 ja za tanio. No ja mam cały czas po 2 koła rozsiewanie. No ty hackman jesteś. Oszukujesz. No, tylko Michael nie jeździ po kontraktach. No. No Michael ma swoją robotę, my nie mamy. 47 belek i no i koniec. To tyle. A nie to ma już naprawdę nic. To mi się nie opłaca u was robić, bo na kontrakcie więcej dostanę. A dobra, i szybciej zrobię jeszcze. Sprzedana prasa. No i koniec odcinka. Dobrze, na razie. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Siema, elo, papa. Elo.